Kupując dziś smartfon, nieważne z jakiej półki cenowej, możemy być pewni, że kiedy słońce jest wysoko na niebie, zrobi on świetne zdjęcie. Co innego, kiedy słońce zachodzi, robi się ciemno, wtedy nawet najlepsze smartfony mają problem, żeby zrobić fotografię, która będzie wyglądała satysfakcjonująco. Dlatego dzisiaj pokażę Wam proste triki, które sprawią, że Wasze zdjęcia zrobione smartfonem będą wyglądały dobrze zarówno w dzień, jak i w nocy. Głównym powodem, dla którego smartfony słabiej radzą sobie ze zdjęciami nocą, jest rozmiar matrycy. Aparat z matrycą pełnoklatkową, jak ten, którym nagrywamy teraz, ma matrycę o powierzchni około 8,6 cm kwadratowego. Tymczasem główny aparat w smartfonie ma matrycę o powierzchni zaledwie 0,5 cm kwadratowego, a aparat z przodu ledwo ponad ćwierć cm kwadratowego. A to oznacza, że na matrycę w aparacie smartfona pada znacznie mniej światła, co przekłada się na ciemniejsze zdjęcia, mniej detalu. Ogólnie aparatowi trudniej jest zrobić dobre zdjęcie nocą. Na szczęście są rzeczy, które możemy zrobić, żeby aparatowi pomóc i zrobić lepsze zdjęcie po zmroku. Pierwsza porada dotycząca fotografii nocnej smartfonem, szczególnie w mieście, to szukaj źródeł światła. Noc jest ciemna i pełna strachów tylko w grze o tron, a w miastach, szczególnie w takich miejscowościach turystycznych jak Ustka czy Łeba, nocą jest mnóstwo źródeł światła. Tam za mną widzicie jakiś neon, zaraz zapalą się latarnie uliczne, gdzieś świecą się witryny. Zawsze można znaleźć jakieś źródło światła, a zdjęcie zrobione nocą przy sztucznym źródle światła będzie wyglądało o niebo lepiej niż zdjęcie zrobione w kompletnej ciemności. Z tymi źródłami światła to jednak różnie bywa, bo niektóre są fajne białe, a inne żółte, zielone, czerwone. Możemy skończyć z bardzo dziwnymi odcieniami na twarzy, a tego byśmy nie chcieli. Możemy za to zastosować trik, który stosują profesjonalni fotografowie, szczególnie w fotografii koncertowej, gdzie też są różnokolorowe światła i nie zawsze wygląda to dobrze. A mianowicie, wystarczy obrobić zdjęcie na czarno i biało. W ten sposób pozbędziemy się niechcianych zafarbów z twarzy i zdjęcie nie tylko będzie wyglądało lepiej od strony kolorystycznej, bo koloru nie będzie, ale też nabierze artystycznego wyrazu, będzie ciekawsze. Warto spróbować. Nocą warto też pamiętać o jednym. Jeśli nasz smartfon ma więcej niż jeden obiektyw, tak jak na przykład Oppo Reno z 10-krotnym zoomem, nocą zawsze korzystajmy z tego głównego, nie z telefoto czy z ultraszerokokątnego, tylko ze standardowego obiektywu. Dlaczego? Bo standardowy obiektyw ma niższą przysłonę, wpada na niego więcej światła, więc nocą jest w stanie więcej światła zgromadzić na matrycy i tym samym zrobić jaśniejsze, lepsze zdjęcie. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, żeby robić lepsze zdjęcia nocą, to wykorzystanie trybu nocnego w aplikacji aparatu. Większość smartfonów, niezależnie od półki cenowej, ma w tej chwili coś takiego, co się nazywa tryb nocny albo noc i jeżeli to włączymy, aparat próbuje wyciągnąć jak najwięcej z danej sceny. Wyciągnąć jak najwięcej detali z cieni, jak najbardziej opanować prześwietlenia, ogólnie zrobić jaśniejsze, lepsze zdjęcie, na którym będzie widać więcej szczegółów. Sęk w tym, że kiedy korzystamy z trybu nocnego, aparat próbuje jak najbardziej wydłużyć czas naświetlania, czyli czas potrzebny na zrobienie zdjęcia i czas padania światła na matrycę. I żeby zrobić dobre zdjęcie w trybie nocnym, musimy bardzo uważać, żeby go nie poruszyć, bo przy długim czasie naświetlania każde nawet najlżejsze drgnięcie skutkuje poruszonym zdjęciem. Dlatego robiąc zdjęcie w trybie nocnym, staramy się nie trzymać dłoni w jakiś nienaturalny sposób, bardzo wyciągniętych, bardzo daleko od ciała, gdzie będzie nam ta dłoń drżeć, tylko ściśnijmy łokcie, starajmy się uzyskać jak największą stabilność, żeby to zdjęcie wyszło maksymalnie nieporuszone. A propos stabilności, to kolejna porada może się wydawać dziwna, bo zazwyczaj słyszymy ją w kontekście profesjonalnej fotografii dużymi aparatami. Tymczasem, dlaczego by nie położyć smartfona na statywie? Wystarczy kupić coś takiego, to kosztuje kilkanaście złotych, możemy w to włożyć smartfon, umieścić go na statywie i statyw przyda się nie tylko do zrobienia zwykłego zdjęcia, ale na przykład do uzyskania ciekawych artystycznych efektów, jak zdjęcia z długim czasem naświetlania, by na przykład rozmyć światła przejeżdżającego samochodu. Gdy robimy zdjęcia na statywie, warto skorzystać z czegoś takiego, co się nazywa samowyzwalacz, czyli opóźnienia między dotknięciem przycisku migawki, a zrobieniem zdjęcia. Dlaczego? Bo kiedy ja dotknę w tej chwili aparatu, to delikatnie nim poruszam, a jeżeli wykorzystam samowyzwalacz, to zdjęcie zrobi się dopiero po kilku sekundach i tym samym nie będzie widać tego drgnięcia spowodowanego przez dotykanie ekranu. Można w ten sposób uzyskać znacznie bardziej stabilne zdjęcie i jeszcze lepiej wykorzystać potencjał statywu. Jak widzicie,
Oczywiście smartfonem można zrobić dobre zdjęcie także nocą. Trzeba mu tylko trochę pomóc własnymi umiejętnościami i kilkoma prostymi trikami, dzięki którym zdjęcia po zmroku będą wyglądać o niebo lepiej. Mam nadzieję, że dzięki tym kilku poradom przywieziecie z wakacji świetne zdjęcia zrobione także po zmroku. Tymczasem dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić przyszłych materiałów, jak na przykład ostatniego materiału, który przygotowujemy we współpracy z Oppo, w którym pokażę Wam, jak nagrywać smartfonem wideo. Mówił Łukasz Kotkowski. Cześć!